Szymon Szewek, witam Was bardzo serdecznie na naszym stole w studiu Szewekowym. Widzicie właśnie nową grupę, kompletną grupę Shimano 105 5800. Dużo na temat już tej grupy Wam mówiłem, ponieważ taka była w moim Cannondale'u. Ta jest kompletna, czyli łącznie z mechanizmem korbowym, dlatego chcę Wam dzisiaj podsumować systemy w tej grupie zawarte. Zacznijmy od tego, że kupiwszy kompletną grupę otrzymamy oczywiście do niej pancerze i bardzo fajnie tutaj nawet część pancerzy już wygląda na dociętą, tak jakby miały pasować do naszego roweru. Mamy standardowe, stalowe, bardzo dobre linki do hamulca i oczywiście linki do przerzucania już są zamontowane w klamkomanetkach. Do tego otrzymujemy końcówki i te specjalne noski uszczelniające końcówki do naszych pancerzy. Zacznijmy po kolei od łańcucha i powiedzmy o tym, jakie systemy tutaj mamy. Mamy CN, czyli chain, czyli łańcuch, HG611, system Dynasys 11. Shimano ma też system Dynasys 10. W zasadzie oznacza to, że mamy 11-rzędową kasetę z tyłu albo 10-rzędową, co daje nam bardzo fajny wybór biegów, kiedy chcemy dobrać odpowiednią kadencję, czyli prędkość pedałowania. Mamy tutaj system Siltec, czyli wewnętrzne linki, płytki naszego łańcucha są pokryte właśnie czymś takim Siltekiem, co sprawia, że działa to bardziej smukle i łańcuch powinien mieć dłuższą żywotność. Nie zauważyłem czegoś takiego niestety w swoim rowerze. System HG-X11 to jakby poprawiony system, ulepszony system HG, poprawiający przerzucanie i ulepszający kontakt łańcucha z kasetą oraz z mechanizmem korbowym. X11 oznacza, że jest to łańcuch super wąski na 11-rzędowe kasety oraz że jest to łańcuch jednokierunkowy, czyli pamiętajmy, strona bez napisów idzie od wewnątrz, strona z napisami, czyli wszystkie te napisy Japan i symbol łańcucha mają iść na zewnątrz. Pamiętacie, że w moim Cannondale'u nowym ten łańcuch był zamontowany nieprawidłowo. Z łańcuchem otrzymujemy też specjalny pin, który należy wiedzieć, jak go użyć. Przeczytajcie instrukcję, bo instrukcja zawsze będzie dołączona. To jest bezpieczna metoda zapięcia naszego łańcucha. Oczywiście możecie w to miejsce użyć sobie szybkiego linku, szybko zamykacza do łańcucha, to jak najbardziej. No to idźmy dalej. Jak mamy już łańcuch, przejdźmy do kasety. Tutaj mamy system, który Shimano nazywa HGEV, czyli system Hyperglide, ulepszone kształty zębów, mające polepszać nam jeszcze przerzucanie. Mamy 11 rzędów, mamy różne opcje tej kasety. No i też w tym systemie HGEV chodziło o to, żeby zachować grubość zębatek w stosunku do kasety 10-rzędowej, czyli nie są one cięższe, mają się zużywać z takim samym tempem jak w 10, czyli nie mają się zużywać szybciej. Natomiast ta kaseta będzie szersza od 10-rzędowej o 1,85 mm. Czyli taka jest różnica w wymiarach, w szerokości, różnicy szerokości 10 i 11 w systemie HGEV. Przejdźmy teraz do mechanizmu korbowego i to jest chyba ten element, którego mi jakoś najbardziej brakowało, może też i szczególnie wizualnie w moim Cannondale'u. Kiedy mam całą, kompletną grupę 105, chciałbym mieć też mechanizm korbowy pasujący, no chyba, że holograma Cannondale'a. No ale mamy tutaj bardzo ładnie powycinane zębatki, które pięknie współpracują z całym napędem. O tym napędzie jeszcze Wam za chwilę powiem. Mamy oczywiście system two-piece tak zwany, czyli oś jest zintegrowana z prawym ramieniem korby, no i lewe ramię jest na tę oś zakładana. Sztywny, fajny system. Do tego ładnie też wyglądające, naprawdę te wkłady suportu teraz ładnie wyglądają, te miski tutaj z zewnątrz, fajnie to wygląda. System BSA standardowy, no i moim zdaniem nie zużywa się jakoś nadmiernie szybko, nie ma z tym problemów szczególnych. No dobrze, w takim razie jeżeli kontynuujemy napęd, to przejdźmy do przerzutek. Przerzutka tylna, to co, na co bym zwrócił tutaj uwagę, to to, że ma mocną sprężynę, co jest moim zdaniem zaletą, bo kiedyś szli producenci w tym kierunku, żeby wszystko tak coraz bardziej miękko chodziło. Okazuje się, że niekoniecznie jest to dobry wybór. Jeżeli czujemy wyraźnie wrzucanie i zrzucanie, ta sprężyna nam tak naprawdę pomaga. Więc to, że jest ona dosyć twarda, moim zdaniem jest zaletą. Ja to liczę jako zaletę. I przednia przerzutka to moim zdaniem największe usprawnienie.
tutaj długie ramię tej przerzutki bardzo usprawnia zmianę biegu z przodu, chociaż czasami trzeba troszeczkę się nauczyć, jak ją ustawić, kiedy montujemy, ale jak już się nauczymy, jak już to zrobimy, to będzie super. Pamiętajmy też, że w tym przypadku linka nie idzie sobie po prostu tutaj od wewnętrznej strony tej mocującej jej śruby, ale ma taki napis cable in i jest strzałka, czyli trzeba za tym pinem tutaj skręcić w prawo, tylko wtedy, tylko i wyłącznie będzie to działało. Podobnie to wygląda w wyższych grupach. Bardzo dobrze działająca zmiana przełożeń z przodu. No jeżeli zmiana przełożeń, to też i manetki. Manetki chodzą pięknie, klikają naprawdę bardzo ślicznie. Jednak ja w moim Cannondale'u, w związku też ze sposobem, w jaki poprowadzono w nim linki, nieszczególnie byłem zadowolony. No i jeszcze jedna to polimerowy coating, czyli polimerem pokryte linki. One są bardzo smukłe, bardzo śliskie. Niestety ten polimer się dosyć szybko ściera, zwłaszcza kiedy to działo się na Islandii, było trochę mokro, troszeczkę piasku. W ostatnim elemencie pancerza, tuż przed tylną przerzutką, to mi się po prostu rozpruło i wtedy ten polimer to jest takie nitki z tego wychodzą, które najzwyczajniej w świecie się blokują w pancerzu i to mi się nie podoba. Niestety w Ultegrze też tak jest i chyba w Dura Ace też, niejednoznacznie to Shimano opisuje w katalogu, ale są chyba polimerowo pokrywane też i w wyższych grupach. No i w końcu hamulce. Hamulce przeprojektowane, bardzo ładnie działające, ale moim zdaniem działające bardzo ładnie do momentu, kiedy na tym łożysku, które Wam już kiedyś pokazywałem, tutaj rolkowym, po którym przesuwa się to ramię, tu jest taka roleczka, kiedy tu się dostanie piasek, to będzie to chrobotało niemiłosiernie. No, rower szosowy nie jest stworzony do jazdy po piasku, ale kiedy jeździmy w deszczu, na pewno gdzieś z pobocza zaciągniemy tak zwaną biżuterię. Jak ona się znajdzie tutaj, to będzie hrt, hrt, hrt i wtedy już hamowanie nie jest aż tak dobre, jak być powinno. Tyle mam Wam do powiedzenia na temat grupy Shimano 105. Wygląda bardzo ładnie. Moim zdaniem będzie miała teraz problem, ponieważ ma niebezpiecznego konkurenta w postaci Tiagry, która w zasadzie wygląda bardzo, bardzo podobnie, niemalże identycznie. Też w tym systemie czteroramiennym. To, co jeszcze tutaj Wam chciał powiedzieć, to ciekawie to wyglądające te cztery ramiona. One nie są ułożone symetrycznie, mamy tutaj i tutaj większą przerwę. To najwyraźniej też dlatego, że właśnie w tym momencie, w takim położeniu korby, kiedy na nią naciskamy, potrzebujemy największej sztywności na tym odcinku, ponieważ tu osiągamy największą moc. W tym momencie mamy tak zwany martwy punkt, czyli tu osiągamy mniejszą moc, mniej ścieramy zęby, nie potrzebujemy takiej sztywności. Tutaj naciskamy już lewą stopą na lewą korbę i znowu potrzebujemy dużego wsparcia, więc to mi się podoba. To, co mi się nie podoba, no to szkoda, że nie wykorzystano ramienia jako podparcia dla zębatek, no ale niestety ramię się znajduje akurat tu, gdzie się znajduje i no gdyby to przesunąć o 90 stopni, to mielibyśmy sztywność dokładnie odwrotną niż byśmy chcieli, więc takie są plusy i minusy tego rozwiązania. W każdym razie wygląda dosyć fajnie, cała grupa wygląda fajnie. Jeżeli jedziecie na 105, napiszcie, co o niej myślicie. No i w miarę możliwości, kiedy będą się pojawiały kolejne, będę Wam na pewno je omawiał. A na podstawie katalogu będziemy też kontynuować serię nie tylko MTB, ale też szosowych komponentów. Dokładnie, co w jakiej grupie jest lepsze, za co warto dopłacić. No i tyle Wam Szajbek będzie mówił w przyszłych tygodniach. Trzymajcie się ciepło, dzięki za obejrzenie. Podoba się, nie podoba się. Hej!